sobie winien. Potrzebowałam chwili, żeby to wszystko ułożyć. To się składa też z tym, co mówił Mariusz a propos bezpieczeństwa ogółu. I miałam taki obraz, że stawał na bardzo wysokiej skali, takiej półce skalnej, bardzo, bardzo wysoko, nad samą krawędzią, a w dole było morze, były skały. I usłyszałam, czy skoczysz. I wiedziałam, że to Bóg do mnie mówi. Powiedziałam, okej. I skoczyłam w dół i żadna niebieska ręka mnie nie złapała. Uderzyłam o tą taflę wody, poszłam pod wodę. Ale to, co chcę wam powiedzieć. Ten moment spadania, to taki moment bezwładności. Moja dusza strasznie drżała w tym obrazie, bardzo się tego bała. Ale w momencie, kiedy uderzyłam o tą taflę wody, to było tak jakby była bomba w duchowej rzeczywistości. Coś się po prostu w tym momencie zmieniło. Poszłam pod tą wodę i wtedy poczułam właśnie taką cudowną Bożą miłość, takie totalne bezpieczeństwo Bogu. I perspektywa spod tej wody, chyba trzymałam na niebo, na te promienie słońca, które tak wpadały, to było po prostu niesamowite. I to, co chcę wam przez to powiedzieć, to, że jeśli jesteście w takim miejscu, że chcecie wyjść z takiego swojego miejsca komfortu, że decydujecie się przez wiarę, żeby skoczyć w dół, pozbyć się jakby tego miejsca, to będzie taki moment, że to wszystko w tobie drży. I tak na sposób jakby ludzki na to patrząc, to jest po prostu samobójstwo, bo uderzysz o te skały, o tą taflę wody. Ale jeśli wierzysz o Bogu i zdecydujesz na ten krok, to właściwie to jest taki moment jakby przyspieszenia, bo ty bezwładnie spadasz, tak? I to może być przerażające, ale to jest ten rozpęd potrzebny do tego, żeby wziąć pewien przełom, żeby po prostu uderzyć jakby o tą taflę, żeby coś się nowego pojawiło i wtedy wpadasz w ramię na Ojca. I to jest to, potrzebowałeś to poczucie bezpieczeństwa i bałeś się podjąć się pewien krok, to właśnie robiąc ten krok, właśnie znajdujesz się w tym miejscu bezpieczeństwa, którego pragnąłeś. Tylko, że jest to poszerzone i jesteś już w zupełnie innym miejscu. Amen. Amen, kochani. Super. Trzymajmy się tego. Mamy płyty. Pamiętajcie o płytach. Jak ktoś jeszcze nie ma tych płyt, warto je mieć. Warto też je kupić, rozdać, dać ludziom, jeżeli trzeba. Widzimy się.